To chciałam zapytać pana ministra, także korzystając z obecności, o taką wypowiedź, która wywołała ogromne kontrowersje. Pani minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, która utyskiwała, że nie można odbierać paszportów krytykom władzy, którzy jeżdżą za granicę i na przykład no, niepochlebnie się wypowiadają o rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan też chciałby, żeby były takie instrumenty, żeby odebrać paszporty na przykład politykom opozycji? Panie redaktor, ja bardzo, dziękuję pani minister Moskwie za tę wypowiedź, bo ona zwraca uwagę państwa dziennikarzy na skandaliczne zachowanie części europosłów, którzy mając mandat do reprezentowania Rzeczypospolitej, do reprezentowania narodu polskiego w Parlamencie Europejskim, zapominają o tym, jaką funkcję pełnią i kogo reprezentują. I tutaj stoją przed państwem polscy leśnicy, którzy zostali opluci, bezczelnie opluci jakimiś insynuacjami przez panią Ochojską. I my będziemy bronić dobrego imienia polskich leśników i będziemy rzeczywiście wyciągać jednoznacznie te wypowiedzi do opinii publicznej na światło dzienne, żeby Polacy zobaczyli, jak ci ludzie się zachowują. Jest w kodeksie karnym, pani redaktor, tak zwana zdrada dyplomatyczna. I gdyby pani mnie spytała o moją prywatną opinię, to rzeczywiście uważam, że te przepisy powinny być doprecyzowane w ten sposób, żeby ci, którzy dopuszczają się zdrady dyplomatycznej, ci, którzy dopuszczają się plucia na własny kraj, którzy zapominają, że są Polakami, którzy zmieniają się w jakiś eurokratów i rozmywają wśród tych brukselskich ośmierniczek i win, żeby oni realnie zeszli na ziemię i zaczęli bronić interesu Polski, a nie działać w interesie Niemców czy innych państw. A jaką konkretną pan wypowiedź ma na myśli? No ja pani redaktor przytoczyłem. Nie, ja pani redaktor, kto dopuścił się zdrady dyplomatycznej, kiedy, ja, pani w jaki redaktor, sposób? Pani redaktor pytała o to, jak należy podchodzić do osób w tej chwili, które, o wypowiedź pani minister Moskwy, jak należy podchodzić do osób, które w ten sposób się zachowują w Parlamencie Europejskim. Ja jedno nazwisko wymieniłem, pani redaktor, i wskazałem, jaka powinna być reakcja państwa polskiego. No, reakcja powinna być taka, jaka jest, czyli powinno się te wypowiedzi pokazywać. Polacy, którzy głosują na tych ludzi, powinni widzieć, jakie głupoty oni wygadują za granicą i czy działają w interesie Polski, czy nie.